W Raccoon City założyciel korporacji Umbrella, dr Marcus, szuka lekarstwa dla swojej córki Alice, która cierpi na chorobę powodującą przedwczesne starzenie się. Marcus jest tak zdesperowany, by ją uratować, że na wszelki wypadek nagrywa głos i podobiznę swojej córki, by mieć kopię zapasową. W końcu Marcus odkrywa coś, co nazywa się wirusem T, który może wyleczyć ponad 1000 chorób. Leczenie ratuje życie Alice, a Umbrella zaczyna sprzedawać ten nowy produkt jako lekarstwo. Później w kolejce linowej w RPA dziecko, które zażyło lek Umbrelli, dławi się orzeszkiem ziemnym i upada, więc dorośli rzucają się, by wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. W tym momencie uczeń przekształca się w nieumarłego i atakuje nauczyciela, aby się pożywić. Zanim samochód dociera do celu, wszyscy członkowie grupy są martwi lub zmutowani. Incydent zostaje zatuszowany przez partnera biznesowego Marcusa, Isaacsa, ale wkrótce obaj mężczyźni spierają się o to, co zrobić z wirusem. Marcus uważa, że jest zbyt niebezpieczny i chce go zniszczyć, ale Isaacs chce go wykorzystać do celów wojskowych, więc zmusza agenta Weskera do zabicia Marcusa. Później Isaacs zostaje opiekunem Alice i jej połowy firmy, więc jest jedyną osobą, która ma kontrolę. W kolejnych latach Umbrella staje się jedną z najpotężniejszych firm na świecie, a Isaacs potrzebuje pomocy w radzeniu sobie z nią, więc tworzy sztuczną inteligencję o nazwie Red Queen, która wygląda jak Alice dzięki nagraniom Marcusa. 10 lat później dochodzi do wybuchu epidemii wirusa, a Raccoon City zostaje zbombardowane przez rząd, ale to nie wystarcza, aby powstrzymać wirusa T, ponieważ jest to infekcja przenoszona drogą powietrzną. Poważna pandemia rozprzestrzenia się na całym świecie w ciągu zaledwie kilku dni, a większość ludzkości wkrótce ginie. Po latach walki z różnymi wrogami, Alice i niewielka grupa ocalałych zbierają się w Waszyngtonie, aby stoczyć ostateczną walkę. Niestety wpadają prosto w pułapkę, a Alice udaje się przeżyć tylko dzięki ukryciu się w metalowym włazie. Po zakończeniu bitwy Alice wychodzi na zewnątrz i odkrywa, że cały obszar został zniszczony, w tym Biały Dom. Próbuje napić się wody z National Mall, ale nagle z wody wyskakuje nieumarły i atakuje ją. Alice walczy z nim, dopóki nie udaje jej się wyrwać z jego uścisku, a potwór nie może za nią podążać, ponieważ jego noga utknęła w drusie kolczastym. Następnie Alice zaczyna szukać broni wewnątrz rozpadających się budynków, ale nie znajduje zbyt wiele. W tym momencie ruiny zaczynają się trząść i pojawia się latający nieumarły, więc Alice wybiega na zewnątrz i wsiada do jeepa. Dzięki strategicznej jeździe sprawia, że stwór zderza się z innym pojazdem, a Alice odjeżdża. Jednak potwór wkrótce wraca i chwyta samochód pazurami i wyrywa dach auta. Następnie używa ogona, aby zaatakować Alice, ale ona przyspiesza i powoduje, że potwór ponownie spada na ziemię, a następnie obraca samochód, aby uderzyć nim w nieumarłego, powodując uwięzienie go w drusie kolczastym. W samochodzie znajdują się materiały wybuchowe, więc Alice aktywuje je i ucieka, podczas gdy potwór ginie w eksplozji. W tym momencie syrena zaczyna dzwonić, a tajna kamera skanuje Alice, która udaje się w poszukiwaniu źródła dźwięku. Wchodzi do podziemnego bunkra pełnego broni, ale nie znajduje ani jednej osoby w pobliżu. Nagle faks zaczyna wysyłać w kółko wiadomość z napisem "Witaj Alice", a na ekranach pojawia się Red Queen, która twierdzi, że pracuje teraz przeciwko Umbrelli i chce, aby Alice ją powstrzymała. Ich rozmowę przerywa kolejny nieumarły, ale dzięki ostrzeżeniu Red Queen Alice pokonuje bestię, ścinając ją kilkoma szybkimi ruchami. Następnie Red Queen wyjaśnia, że ludzkości pozostało tylko 48 godzin, więc Alice musi wrócić do Raccoon City i wejść do głównego laboratorium Umbrelli, znanego jako RUI. Tam znajdzie antidotum unoszące się w powietrzu, które zniszczy wirusa T i wszystko, co zainfekował w kontakcie. Następnie Alice bierze nowy samochód i wyrusza do Raccoon City. Na środku drogi przejeżdża przez barykadę, która niszczy opony i powoduje awarię samochodu, ale na szczęście Alice znajduje w pobliżu rower Umbrelli. Kiedy próbuje się zbliżyć, żołnierz wyskakuje z gruzów i zmusza ją do powrotu, powodując, że wchodzi na pułapkę, która zawiesza ją do góry nogami. Pojawia się więcej żołnierzy i zaczyna ją bić, ale Alice śmieje się i zaczyna z nimi walczyć, wciąż wisząc. Powala kilku żołnierzy, po czym wyjmuje broń z buta, by oddać strzał, szybko pokonując ich wszystkich. Następnie strzela w linę, aby ją zerwać, a kiedy żołnierze próbują ponownie zaatakować, po prostu ich zabija. Teraz może spróbować użyć motoru, ale ponieważ nie należy do Umbrelli, motor poraża ją prądem i powala. Później Alice budzi się w małej celi z innymi więźniami i widzi Isaacsa, który ujawnia, że Isaacs, którego zabiła podczas swoich przygód, był klonem. Od tego czasu zabił wszystkie klony Alice, a głowę trzyma w pudełku. Nagle otwierają się drzwi i Alice dowiaduje się, że jej cela znajduje się wewnątrz gigantycznego czołgu Umbrelli, za którym podążają tysiące nieumarłych.
Następnie wyrzucają Elis na zewnątrz z rękami przywiązanymi do czołgu, co oznacza, że musi biec za nim, aby uniknąć śmierci. Kiedy jeden z nieumarłych podchodzi zbyt blisko, Elis udaje się go pokonać, ale nie trwa to długo. Kiedy strażnik odwraca wzrok, Elis chowa się pod czołgiem i czeka, aż facet się pochyli, by rzucić nim w nieumarłego, który natychmiast się nim pożywia. Wkrótce wychodzi kolejny strażnik, ale do tej pory Elis wspięła się na czołg i szybko go pokonała, by również rzucić nim w nieumarłych. Następnie pojawia się Izaks i dochodzi do walki. Zarówno Elis, jak i Izaks są świetnymi wojownikami, którzy zadają cios za ciosem, ale w końcu Elis obezwładnia Izaksa i próbuje go zabić liną. Izaks uderza ją, aby ją od niego odciągnąć, więc Elis używa liny, aby uderzyć jego głową o czołg. Nieumarli również próbują zaatakować Elis, ale ona pokonuje ich kilkoma szybkimi ruchami, zanim Izaks odciąga ją z powrotem, aby kontynuować walkę. Po wymianie kilku kolejnych ciosów, Elis chwyta Izaksa i zmusza go do uwolnienia jej z kajdanek. Izaks robi to i atakuje ją ponownie, ale Elis ma przewagę i prawie go zabija, dopóki inny czołg nie otworzy do nich ognia. W tym momencie zauważa, że wewnątrz czołgu znajduje się motocykl Umbrelli, więc odcina rękę Izaksa i używa jej do aktywacji motocykla i ucieczki. Kierowca Lee używa wieżyczek i pocisków czołgu, aby ją zlikwidować, ale Elis unika wszystkich jego strzałów i udaje jej się uciec. Kilka godzin później Elis w końcu dociera do Raccoon City, które ma ogromny dół po środku. Gdy przejeżdża przez ulicę, z góry błyska światło, które ją oślepia, a słup spada w dół, niszcząc jej motocykl i nokautując ją. Kiedy się budzi, znajduje mężczyznę o imieniu Doc, który próbuje zrobić jej zastrzyk, więc szybko go powstrzymuje i bierze go za zakładnika, gdy pojawia się grupa ludzi z bronią. Kiedy mają ją zabić, pojawia się stara przyjaciółka Elis, Claire, i mówi wszystkim, że Elis jest po ich stronie. Grupa udaje się na dach i zauważa, że Izaks zbliża się z dwoma czołgami i swoją armią nieumarłych, więc muszą opracować plan, ale nagle Elis zaczyna kaszleć i upada. Na szczęście Doc ma lekarstwo, które może ją wyleczyć, a gdy poczuje się lepiej, Elis zgadza się pomóc grupie w obronie fortecy przed atakiem Izaksa w zamian za pomoc w znalezieniu antidotum później. Nie mają wiele broni, ale mają mnóstwo benzyny, więc budują kilka katapult, aby odpowiednio ją wykorzystać. Gdy zapada noc, Izaks i jego armia w końcu przybywają. Drużyna katapultuje płonący pocisk i niszczy jeden z czołgów, więc Izaks zatrzymuje drugi i rozkazuje swoim żołnierzom wysłać przynętę. Ocalała zostaje uwolniona z czołgu, a nieumarli zaczynają ją gonić, więc Elis otwiera dla niej budynek, podczas gdy pozostali zestrzeliwują nieumarłych pociskami i kolejnym płonącym pociskiem. Kiedy ocalała dociera do bramy, czołg strzela, by ją zabić, a niektórzy nieumarli dostają się do środka, zanim zdążą zamknąć drzwi. Doc i Claire starają się walczyć z nieumarłymi, ale Izaks zmusza Lee do strzelenia w drzwi, a eksplozja odpycha parę. Reszta drużyny rzuca kamieniami z góry, aby ich zmiażdżyć, ale wtedy Lee strzela z wieżyczki na dachu, na którym stoi drużyna, która miała powstrzymać wszelkie inne pułapki, które przygotowali. Na dolnym piętrze drużyna robi wszystko, co w jej mocy, aby powstrzymać nieumarłych przed przekroczeniem barykady. Rozpoczyna się zaciekła walka, w której grupa zabija potwora za potworem, ale wkrótce jeden z ich wojowników zostaje ugryziony i zabity. Wiedzą, że barykada nie wytrzyma dłużej, więc grupa pędzi na górę, aby wylać całą benzynę i podpalić ją pochodniami, co spala wszystkich nieumarłych na dole. Następnie Elis zjeżdża na linię na ziemię i zaczyna zestrzeliwać zombie w drodze do czołgu. Lee próbuje otworzyć do niej ogień, ale Elis pozostaje w ukryciu i zakrada się na szczyt czołgu, gdzie wlewa benzynę do otworu wentylacyjnego i podpala go, tworząc w środku ogromne płomienie. Czołg nagle się zatrzymuje i żołnierz otwiera właz, ale Elis szybko go zastrzeliwuje. Wtedy Lee wychodzi i zaczyna walczyć z nią wręcz, spychając ją z czołgu kopnięciem. Kontynuują walkę na ziemi, a Lee z łatwością obezwładnia Elis, wygrywając bitwę. Jednak zanim pojawia się nieumarły i podczas gdy Lee jest zajęty walką z nim, Elis go zestrzeliwuje. Następnie wchodzi do czołgu, gdzie szybko pokonuje kolejnego nieumarłego, po czym znajduje jeszcze dwóch ocalałych, ale nie ma Izaksa. Kiedy wychodzi, jej drużyna pojawia się, zabijając więcej potworów i chwytając Lee, którego przywiązują do czołgu i wysyłają jako przynętę dla nieumarłych. Następnie drużyna zauważa dwie kolejne armie zbliżające się do miasta, więc postanawiają pędzić do roju, aby znaleźć lekarstwo. Dwóch ocalałych z czołgu wie, dokąd zmierzają i postanawia im towarzyszyć. Najlepszym sposobem na dostanie się do roju jest wejście do szybu, więc drużyna zaczyna wspinać się w dół, nie wiedząc, że Izaks obserwuje ich z daleka, a Wesker widzi ich zbliżających się dzięki systemowi bezpieczeństwa Red Queen. Gdy grupa dociera na dno szybu, otaczają ich potwory przypominające psy.
Drużyna ucieka, próbując strzelać do stworzeń, które ścigają ich przez dół. Kilka potworów zostaje zabitych, ale w zamian zabijają i żywią się również członkiem drużyny. Wkrótce docierają do klifu i grupa wskakuje do wody, więc kilka psów również skacze. Grupa natychmiast odpływa, a psy podążają za nimi, więc kiedy docierają do brzegu, kolejny członek drużyny zostaje zabity. Gdy cała horda ich dogania, kolejna osoba ginie, ale reszta grupy biegnie wystarczająco szybko, aby wejść do tunelu w roju, gdzie psy boją się wejść. W tym momencie Wesker rozkazuje Czerwonej Królowej zapieczętować wejście, więc grupa wbiega do środka. Gdy biegną przez tunel, Elis zostaje zaatakowana przez nieumarłego, więc walczy z nim na tyle, by go powstrzymać i idzie dalej, pozwalając drzwiom zmiażdżyć potwora. Następnie Czerwona Królowa wita się z nimi i pokazuje im nagranie ze spotkania Umbrelli, które miało miejsce przed wybuchem epidemii. Isaac planował wywołać apokalipsę za pomocą wirusa T, zabijając wszystkich na planecie oprócz siebie i innych wysokich rangą dyrektorów Umbrelli, aby mogli zrestartować Ziemię według własnego gustu. Czerwonej Królowej nie wolno krzywdzić pracowników Umbrelli, dlatego potrzebuje pomocy Elis. Daje jej słuchawkę, aby mogły się komunikować i ostrzega ją, że w grupie jest zdrajca, ale Elis to lekceważy. Tymczasem poza miastem Isaac zostaje znaleziony przez inny czołg Umbrelli. Żołnierze odmawiają pójścia za Elis, ponieważ mają inne rozkazy, więc Isaac natychmiast zabija ich wszystkich i przejmuje pojazd, prowadząc hordę nieumarłych, aby podążali za nim do miasta. Kiedy próbuje zjechać do dołu, czołg grzęźnie, a stwory szybko go otaczają. Wracając do grupy, przechodzą przez główny korytarz i znajdują gigantyczny wentylator blokujący im drogę. Ponieważ nie ma zasilania, Elis ostrożnie przechodzi przez ostrza i przedostaje się na drugą stronę. Pozostali zaczynają ją naśladować, ale nagle zasilanie wraca i ostrza zaczynają się poruszać. Na szczęście drużyna jest na tyle szybka, że udaje jej się ominąć wszystko i bezpiecznie przejść na drugą stronę. Wesker widzi to przez kamerę bezpieczeństwa i nakazuje odwrócić wentylator, aby zaczął zasysać drużynę. Dziewczyny trzymają się wszystkiego, co mogą znaleźć na ziemi, ale jedna z nich nie może się niczego chwycić, więc Elis musi ją przytrzymać. Niestety wentylator jest zbyt silny i po wielu zmaganiach dziewczyna zostaje wessana i pocięta na strzępy, zanim zasilanie ponownie się wyłączy. Następnie grupa przeczołguje się przez otwór wentylacyjny, korzystając z cyfrowej mapy Elis. Nagle zasilanie wraca, a fragment podłogi otwiera się, powodując upadek mężczyzny prosto na szyb. Ta powierzchnia również się otwiera, więc trzyma się drzwi, aby uniknąć upadku, jednak drzwi szybko się zamykają i łamią mu palce. Biedak natychmiast spada i umiera w przerażającej jaskini, podczas gdy kolejne klapy otwierają się, wysyłając resztę zespołu w dół tuneli. Elis ląduje w ciemnym laboratorium pełnym ciał i słyszy, jak coś porusza się w cieniu. W tym momencie członek zespołu również wpada do tego pokoju i zaczynają się poruszać razem, aż nagle budzi się ciało, aby odwrócić uwagę faceta, podczas gdy drugi potwór zabija go od tyłu. Elis zostaje trafiona podczas walki, ale szybko dochodzi do siebie i strzela do stwora z obu swoich pistoletów, aż padnie. Potwór również szybko dochodzi do siebie i ucieka, by się ukryć, mając oko na Elis, śledząc światło jej latarki. Kiedy widzi otwór, atakuje ponownie, powodując, że Elis upuszcza latarkę. Potwór podąża za światłem, dając Elis szansę na rzucenie w niego łańcuchem. Następnie zaczyna biec, zatrzymując się tylko po to, by uderzyć potwora. Stwór próbuje ją gonić, ale łańcuch nie jest wystarczająco długi i utrzymuje go w miejscu, podczas gdy Elis dźga go w głowę. Jakaś ręka nagle zaskakuje Elis, ale to tylko Doc i razem opuszczają laboratorium. W głównym biurze Wesker budzi prawdziwego Isaaca, co oznacza, że ten w zbiorniku jest również klonem. Mówiąc o tym zbiorniku, Isaac decyduje się wyjść i zaczyna biec, sprawiając, że horda podąża za nim. Tymczasem Claire ląduje w przezroczystym pudełku, ale używa prochu z pocisku, aby wysadzić dziurę i uciec, nieświadoma, że Wesker jest w pobliżu. Wracając do Elis i Doka, natrafiają na niebezpieczny obszar z pierwszej przygody i znajdują torbę z bronią pozostawioną tam przez starą drużynę. Zostało tylko 19 minut, więc Elis używa komputera, aby aktywować platformę w pokoju, która zaczyna zjeżdżać w dół przez rój. Podczas przejażdżki widzą ciała wysokich rangą urzędników Umbrelli w kryogenicznym śnie, czekających na koniec apokalipsy. Wściekła Elis wyjmuje znalezione w torbie materiały wybuchowe, by zastawić pułapkę, po czym razem z Dokiem opuszczają windę i wchodzą do dziwnej jaskini. Szybko przechodzą przez most na wodzie i docierają do głównego biura, gdzie czeka na nich prawdziwy Isaac. Gdy zostało tylko 9 minut, Isaac ujawnia, że ma antidotum i grożąc jego zniszczeniem, zmusza Elis do rzucenia broni. Doc nie robi tego samego,
ponieważ okazuje się zdrajcą i zmusza Alice do porzucenia detonatora. Wesker przyprowadza Claire jako zakładniczkę, podczas gdy Alice rozgląda się po pokoju, obliczając wszystkie potencjalne sposoby zranienia Isaacsa. Jednak Isaacs radzi sobie lepiej z obliczeniami dzięki swoim implantom cybernetycznym i mówi jej, żeby nie zawracała sobie głowy, ponieważ nie będzie w stanie dosięgnąć żadnego przedmiotu na czas. Po potwierdzeniu, że jest prawdziwym Isaacsem, wyjaśnia Alice, że nie jest oryginałem, jak myślała, jest tylko kolejnym klonem z grupy i dlatego nie ma żadnych wspomnień z dzieciństwa. W tym momencie do pokoju wchodzi starsza kobieta na wózku inwalidzkim. To dorosła Alice, której DNA zostało użyte do stworzenia wszystkich klonów Alice, a jej choroba sprawia, że wygląda na starszą niż jest. Alice chce śmierci Isaacsa, ale zawsze była zbyt słaba, by walczyć. Jednak nadal posiada 50% udziałów w firmie i zwalnia Weskera. To pozwala Red Queen go zranić, więc szybko opuszcza drzwi wybuchowe, które miażdżą nogę Weskera, więżąc go. Doc próbuje odwetu, strzelając, ale Alice już go podejrzewała i zabrała naboje z broni, zanim mu ją dała. Alice rzuca się do walki z Dokiem, a Isaacs ucieka, gdy Claire nie udaje się go zestrzelić. Po kilku trafieniach Alice udaje się obezwładnić Doka i zostawia go na ziemi, aby Claire mogła strzelić mu w głowę za jego zdradę. Następnie Alice umieszcza detonator w dłoni Weskera, wiedząc, że gdy ten straci przytomność, detonator wybuchnie. Podczas gdy Claire i Alice biegną za Isaacsem, Alice podłącza swoje wspomnienia do komputera, aby otrzymać specjalny prezent. Claire i Alice udaje się osaczyć Isaacsa, ale kiedy strzelają, on po prostu unika kul. Okazuje się, że jego cyborgiczne implanty dały mu ogromną siłę i szybkość. Gdy winda zaczyna jechać w górę, Isaacs walczy z obiema kobietami, szybko nokautując Claire, po czym koncentruje się na Alice, która broni się za pomocą klawiatury. Prawie udaje jej się zepchnąć Isaacsa z krawędzi, ale dzięki szybkim ruchom udaje mu się zamiast tego umieścić ją na krawędzi. Nadjeżdża platforma, więc Alice kopie Isaacsa w krocze i odsuwa się w samą porę. Kiedy winda się zatrzymuje, Claire budzi się i próbuje walczyć jeszcze raz, ale Isaacs z łatwością pokonuje ją ponownie. Następnie atakuje Alice, uderzając ją kilka razy, po czym wyrzuca ją na korytarz, gdzie aktywuje kilka laserów. Poruszając się szybko i wspinając się po ścianach i suficie, Alice unika ich wszystkich, po czym wraca do walki z Isaacsem. Wyrzuca ją przez ścianę, a ona prawie spada, ale wykorzystuje kilka odłamków, aby zranić go w nogę i kontynuować walkę. Isaacs zaczyna rzucać Alice po całym korytarzu, ale ona śmieje się i walczy z nim dalej. Wkrótce lasery zostają ponownie aktywowane, a Isaacs podnosi rękę Alice i podkłada jej palce pod laser, aby je straciła. W tym momencie Alice rzuca zawleczkę na ziemię, ujawniając, że podczas walki włożyła granat do jego kurtki. Granat wybucha, znacznie osłabiając Isaacsa i umożliwiając Alice zabranie antidotum. Ponieważ jest mało czasu, Claire mówi Alice, by odeszła bez niej. Wybiega z roju i jest gotowa wypuścić antidotum, ale pojawia się Isaacs i łapie je. Kiedy mają zastrzelić, pojawia się jego klon, który nie może znieść myśli o byciu kopią, więc zaczyna wielokrotnie dźgać oryginalnego Isaacsa. Jego rozproszenie pozwala nieumarłym dogonić go i zabić. W tym momencie Wesker umiera, a materiały wybuchowe wysadzają rój, zabijając Alice. Na zewnątrz Alice odzyskuje antywirusa z ciała Isaacsa i w końcu uwalnia go, powodując natychmiastową śmierć wszystkich nieumarłych wokół niej, zanim upadnie. Jakiś czas później Alice budzi się i odkrywa, że Claire uciekła. Red Queen pojawia się nagle i ujawnia, że przed śmiercią starszej Alice przesłała wszystkie swoje wspomnienia dla młodszej Alice, pozwalając jej uzyskać dzieciństwo, którego nigdy nie miała. Następnie Alice odjeżdża na motorze. Ponieważ całkowite wyeliminowanie infekcji zajmie antywirusowi kilka lat, będzie nadal walczyć z potworami, aby chronić ludzkość. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.